Witamy wszystkich, dobry wieczór, cześć. No chciałbym powiedzieć dzień dobry, ale niekoniecznie, bo zaczniemy od tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Oczywiście będziemy sobie rozmawiać o Superpucharze też Polski, ale w Lublinie, a skoro w Lublinie, to też warto oddać hołd i wspomnieć naszą legendę Tomka Wójtowicza. Obaj byliście w Lublinie, obaj mieliście okazję upamiętnić też właśnie i oddać hołd legendzie poprzez te koszulki, które macie na sobie, poprzez minutę ciszy, poprzez wspomnienie, rozmowy, poprzez studio, które było poświęcone w dużej mierze właśnie Tomaszowi. Panowie, wasze takie pierwsze myśli, które przyszły do głowy, kiedy dostaliście tę informację i wasze pierwsze wspomnienie Tomasza? No zawsze taka informacja ścina z nóg, na pewno. Ja nie chcę powiedzieć tego, czego pewnie nie powinniśmy mówić, ale też znając trochę tę chorobę Tomka, no gdzieś wszyscy gdzieś pewnie tę myśl też dopuszczali, że taka sytuacja może kiedyś nastąpić. No bo przecież mamy wśród rodziny, nie wiem, wśród znajomych na co dzień też kontakt z różnymi chorobami tego typu też, więc to była trudna sytuacja, to było też wiadomo od początku. No, najważniejsze, że Tomek nigdy nie wspominał o tym w jakimś charakterze załamania czy jakieś niewiary w możliwość tego wyleczenia. On sobie doskonale zdawał sytuację, że jest trudna sprawa, ale nigdy nie wspomniał, nie wiem, o śmierci, no bo też to jest taki czas, kiedy też mówimy, no z wszystkich świętych się zbliża, wszyscy będziemy gdzieś nad grobami, Tomka oczywiście będziemy wspominać i też nie bójmy się tego słowa, prawda? Ale on nigdy o tym nie wspominał. On cały czas wierzył, że z tego wyjdzie. I też były symptomy tego w pewnym momencie, że wydawało się, że Tomek wyzdrowieje. Ostatni raz z Tomkiem rozmawiałem, bo starałem się systematycznie z nim utrzymywać kontakt telefoniczny 19 października, czyli dosłownie parę dni przed śmiercią. On był w szpitalu. I tam już tam nie było dobrze, ale Tomek powiedział, że po prostu za parę dni wyjdzie. I najprawdopodobniej spotkamy się na tym meczu o Superpuchar. No stało się inaczej i tak trochę przelatuje, wiadomo, jak się taką wiadomość otrzymujemy, gdzieś przez głowę ci przelatuje, ta cała znajomość z tym człowiekiem, a moja była bardzo długa, no skracając może to wszystko, bo był moim idolem, no ja byłem... Grałem też siatkówkę, miałem okazję się, tak jak wczoraj w transmisji powiedziałem, o niego otrzeć, bo byłem gdzieś tam po drugiej stronie siatki, on tam pewnie nawet w ogóle na mnie nie spoglądał, bo to był wielki gracz, gdzie wszyscy raczej na niego spoglądali i to był dla mnie honor, zaszczyt, że po prostu gdzieś tam po drugiej stronie siatki mogę chwilę pograć i patrząc na po prostu na Tomka Wójtowicza i na jego poczynania. No potem nasza znajomość była wiele szersza, bo Tomek dołączył do naszego zespołu redakcyjnego Polsatu Sport w 2006 roku. Nasz szef, pan Marian Kmita, zaproponował mu współpracę tuż przed Mistrzostwami Świata, kiedy pozyskaliśmy prawa do Mistrzostw Świata w 2006 roku do tych męskich i żeńskich. Ja byłem na obu i Tomek Wójtowicz komentował ze mną żeńskie Mistrzostwa Świata wtedy w Japonii. I też wspominana jest taka scenka, ja ją wspominam z Japonii. Wojtek Drzyzga potem, który komentował ze mną męskie mistrzostwa, też widział, ale to już innego Japończyka. Ja widziałem trenera reprezentacji Japonii, pań. Idziemy na stanowisko, w Japonii są te stanowiska zwykle wysoko, także tam się trzeba trochę pospinać. Japończyk, jak tu trener japoński, tam specjalnie z nikim nie rozmawia, to był zamknięty świat, zresztą wiemy jak Japończycy byli w
tej swojej konserwie zamknięci. Dopiero teraz otworzyli się na świat, przede wszystkim męska reprezentacja na ten europejski świat. No, Japończyk oczywiście z nikim nie rozmawia, raczej asystenci tam biegali, ale zobaczył Tomka Wójtowicza. To był były gracz reprezentacji Japonii, też nie pierwszorzędny, ale gdzieś tam w tej reprezentacji Japonii był, bo się potem Tomka pytałem, kto to jest. Ja mówię, gdzieś go tam zauważyłem, reprezentacja Japonii. Ten człowiek biegł po schodach na górę, na stanowisko, przyszedł i jak to Japończyk, Tomkowi się po prostu pokłonił. I takie sytuacje się tam w tej Japonii powtarzały, bo on tam był bardzo znany przecież na całym świecie. No, to był gracz ewenement. No, ja myślę, że tutaj Mistrzostwa Olimpijskiego bez tego człowieka byśmy nie zdobyli, zresztą każdy z tych chłopaków olimpijczyków to do dzisiaj powtarza. I ja po prostu oczom nie wierzyłem, że taka sytuacja może zaistnieć. Potem jeszcze to widziałem wielokrotnie, nie tylko w Japonii, ale potem już w Europie, kiedy miałem okazję z Tomkiem komentować mecze Pucharu Europy, czyli Ligi Mistrzów, czy mistrzyni, przyjeżdżali trenerzy włoscy. No przecież Tomek, wiadomo, Santal Parma i w ogóle Włochy to też jego ulubiony kraj, tak jak twój Marcin, więc mógł na ten temat dużo, zresztą mówił po włosku, oni też do niego podbiegali i rozmawiali. Też wiem, jak trenerzy czasami koncentrują się, no właśnie też różnie tam reagują włoscy trenerzy, ale do Tomka zawsze podchodzili. Też pamiętam taką scenkę, kiedyś pojechaliśmy do Dąbrowy Górniczej, jak jeszcze Dąbrowa Górnicza żeńska dobrze grała w siatkówkę, przyjeżdżały znane zespoły, no i przyjechał Giovanni Guidetti, którego ojciec przecież bardzo dobrze Tomka znał i do dzisiaj praktycznie Giovanni Guidetti prosi, żeby Tomka pozdrowić. Tak było. No to są takie sceny, które utkwiły mi w związku z tym, jak szanowano Tomka, jak trenerzy, którzy na co dzień bywali niedostępni, zwracali się do Tomka Wójtowicza. Tomek tego nie potrzebował, nigdy tego nie ujawniał, to był niezwykle skromny człowiek. No, przenosząc to już zupełnie na względy materialne, ktoś powiedział, że w tej chwili, gdyby przenieść tę jego karierę tutaj na te współczesne czasy, to był człowiek, który mógł sobie decydować, chyba byłby najlepiej zarabiającym zawodnikiem na świecie. No to były troszkę inne czasy. Miał swoje pasje oczywiście, wiemy doskonale. Kochał konie, no też był restauratorem znanym w Lublinie, znał się doskonale na winach, lubił o tym mówić. A przy tym absolutnie niezwykle skromny człowiek. Gdyby ktoś tego człowieka nie znał i z nim rozmawiał, to nigdy przez niego nie przemawiało jakieś zadufanie, tylko absolutna skromność i pokora. Acz przy stoliku komentatorskim znam jego sarkazm i czasami nie mógł patrzeć na proste siatkarskie błędy. I sam kiedyś powiedział nawet, że nie mógłby patrzeć na... Nie chciał być trenerem przede wszystkim, bo mówi, żeby tego po prostu nie wytrzymał, jakby do kogoś mówił, że on źle to robi, a ten ćwicząc dalej tego nie potrafi robić, to on by tego nie zniósł. Tak mówił Tomek. No i tak możemy długo, długo opowiadać tych historii. Tych historii jest sporo, bo przecież Tomek praktycznie no 2 lata z nami nie komentuje, prawda? Tam raz jeszcze był taki moment, że była uroczystość w Lublinie i z Markiem Magierą skomentował jakiś mecz, też w trakcie choroby już. Kiedy też byliśmy pełni nadziei, też kibice, którzy słuchali go w telewizji, myśleli, że on po prostu wraca. No niestety, ta choroba postępowała i skończyło się, jak się skończyło. I jeszcze jedna rzecz, bo ja długo mówię trochę, ale myślę, że to jest taka okazja, że możemy porozmawiać, bo wczoraj to już no było smutno, prawda, bo wiadomo, też piękna uroczystość, można tak powiedzieć, bo i zawodnicy, którzy wszyscy wybiegli w tych koszulkach i ta sektorówka też z wizerunkiem Tomka, ale miesiąc wcześniej odbył się turniej Bogdanka Cup, właśnie już imienia Tomka Wójtowicza, gdzie tam mu oddawano hołd za życia, temu człowiekowi. On też podpisywał swoją książkę, drugie wydanie. I ja nie chcę powiedzieć, że
bo to nie było pożegnanie Tomka, to wszyscy wierzyli, że Tomek wróci, ale tak po zakończeniu tego dwudniowego turnieju, kiedy, o właśnie, ta książka, już jest drugie wydanie, on tu podpisywał drugie wydanie, ja tutaj przy sobie nie mam, bo z Wiesławem Pawłatem, też z takim dziennikarzem, pisali tę książkę, podpisywali, to była naprawdę wielka uroczystość i przyjechał włoski zespół też oczywiście z trenerami i tam każdy Tomkowi oddawał hołd za życia wtedy, ale ja po zakończeniu tego turnieju pomyślałem sobie, że kurczę, czy to czasem nie było ostatnie spotkanie z Tomkiem właśnie w takiej formie, kiedy tak, tam są kapitalne zdjęcia. Niektórzy powiedzieli, że też słyszałem takie opinie, człowiek z żurnala, bo też wiemy, że no, Tomek wzbudzał zainteresowanie żeńskiej części publiczności. Też sobie przypominam takie obrazki, kiedy przyjeżdżał z Legią Warszawa do Wrocławia na gwardię i wchodził tam ubrany w takiej szarej kurce, w czerwonej czapeczce, no to tam aplauz był niesamowity w tej małej halce, wtedy jeszcze przy ulicy Nowotki, no teraz już ulica Krupnicza i tam już nikt w siatkówkę w tej hali nie gra. I to są takie moje wspomnienia i też takie na bieżąco, bo gdybym jeszcze poszukał w pamięci, to było w tych wspomnień sporo. Ja oczywiście nie grałem w reprezentacji z Tomkiem i tam są koledzy, którzy tutaj pewnie mogą wiele tych legend opowiadać, ale opowiadał mi jeszcze Hubert Wagner o Tomku Wójtowiczu wiele rzeczy, bo miałem okazję z Hubertem Wagnerem komentować przez 2 lata mecze siatkówki i też takie było nagłe rozstanie poprzez śmierć niespodziewaną absolutnie wtedy Huberta Wagnera. I podejrzewam, że gdyby żył, to kto wie, czy jeszcze by z nami tutaj w naszym zespole nie był. No i to tyle ode mnie. Trudno o tym mówić, dlatego może troszeczkę nie mówię płynnie, ale staram sobie te fakty, piękne wspomnienia właśnie z tym kapitalnym człowiekiem, bo to musimy podkreślać, bo to, że umiał grać w siatkówkę lepiej niż wszyscy inni, to doskonale wiemy i to jest po prostu niepodważalne i szkoda, że nie ma tych, że mało jest tych meczów, prawda, z tamtych czasów, kiedy teraz można obejrzeć. No jest tam ten finał olimpijski, można zobaczyć, można gdzieś fragmenty z 1974 roku, kiedy Tomek jako z reprezentacji juniorów trafił. O właśnie, to jest to zdjęcie, ktoś powiedział, że to jest ze współczesnego żurnala. Nie wiem, co Tomek tam mógłby reklamować, czy odzież, czy cokolwiek, ale właśnie, to jest jedno z takich fajnych zdjęć Tomka Wójtowicza. Kubo. No i to tyle, Kuba, proszę bardzo. Kubo. No nie. Nie ma cię. Nie ma cię. Nie słyszymy cię, naprawdę. Nie wiem, słuchajcie, co się dzieje, ale Kuba ma jakieś po prostu klątwę mikrofonu, żeśmy się specjalnie połączyli 20 minut wcześniej, żeby Kuba przetestował swoje 2-3 mikrofony i te mikrofony po kolei, każdy z nich działał, po czym się wyłączał, Kuba zmieniał na kolejny mikrofon i już był i teraz jak widać zasiedział się i znowu przestał działać. Sprawdź, Kuba, jakbyś... czy jesteś w stanie przełączyć mikrofony. Ja tu pokazuję cały czas zdjęcia, to jest właśnie zdjęcie na koniu, ale ty powiedziałeś o tym, to jest przed jego domem pod Lublinem. W Tasinie, tak. Ty powiedziałeś, że miał pasję właśnie do koni. Ja pamiętam, jak żeśmy odwiedzili Tomasza już podczas choroby jakiś czas temu i on opowiedział taką historię, bo zresztą tych koni miał u siebie w domu kilka, później musiał je sprzedać, ale opowiedział taką historię, że w dawnych czasach jeszcze, jak był młodszy i mieli właśnie razem z rodziną konie przy domu, to miał jakiś problem z jakimś jednym koniem, który kompletnie nie chciał się dać okiełznać, nie chciał się dać ujeździć i był takim dzikim, naturalnym koniem i on tam gdzieś swoimi drogami chodził. No jest tutaj zdjęcie też z tobą, Tomaszu, w książce.
Oto właśnie para Tomek Swędrowski i Tomasz Wójtowicz. No i któregoś dnia ten koń uciekł z domu i oczywiście nikt nie mógł go przyprowadzić z powrotem, no bo jak tu złapać konia, który nawet kiedy był w domu gdzieś w tej zagrodzie, to nieokiełznany. Tak, to był nieokiełznany. No więc Tomasz się udał za nim, tam chodził za nim po gdzieś po polach, po lasach i w pewnym momencie go złapał gdzieś tam daleko od domu, chwycił go za szyję i sprowadził po prostu do ziemi, gołymi rękoma sprowadził go do ziemi wtedy ten koń poczuł taki respekt, że po prostu od tego momentu czuł się posłuszny wszystkim, natomiast nie chciał dać się ujeździć gdzieś na siodle, w związku z tym Tomasz jeździł na nim po prostu bez żadnego sprzętu, bez żadnego siodła, na dziko, jak jeździli dawniej Indianie w tych dawnych czasach. Nie wiem, czy Tomek rękę, dłoń miał niesamowitą, przecież wiemy, jak się witał Tomek i ktoś, kto miał troszkę słabszą dłoń, to mógł to odczuć bardzo. Tomek też miał takie... Jak trochę z nami żartował z niektórymi naszymi współpracownikami, to też miał taki chwyt czasami za kark swoją rączką i wtedy wszyscy już drżeli, tak, żeby jak tylko wieczorem pamiętasz to, na tak. wyjazdach coś się działo i słuchajcie, ktoś podpadł, to podchodził Tomasz Wójtowicz, potrafił chwycić albo dłonią, albo tutaj sobie przytulić kogoś i wystarczyło, że w zasadzie stał i tak tylko lekko przytulał kogoś, ale to oczywiście lekko przytulał dla niego, to dla nas było... Wszyscy prosili, Tomek, nie, naprawdę nie. No tak było. Kuba, co jest ten twoim mikrofonem? Teraz powiedzcie mi, słychać mnie teraz? O, jest, teraz słychać. No. Opowiadaj. Nie mam pojęcia. To jest Tomek, nie mam pojęcia. Przepraszam was tu wszystkich, bo już od godziny spróbowałem wszystkie mikrofony, głośniki, wszystko działało, nagle ten YouTube, nie wiem, ale działa, nie rusza, nic nie dotykam, nic nie dotykam. Jedna rzecz odnośnie, tak, odnośnie Tomka, to co powiedziałeś, Swendro, odnośnie tego skracania dystansu, bo jak ja poznałem, to wiesz, moje roczniki stawały na baczność, bo to było coś takiego, że no nie... Nas jeszcze moje uczono, też. Że młody nie... Wyobraź sobie, że moje też. Ale myśmy nie grali przeciwko niej, no myśmy tylko legendy znali, a nie widzieliśmy na żywo, więc jeszcze ta stara szkoła, gdzie ja teraz młodych swoich uczyłem, zawodników, że ty nie podajesz pierwszej ręki, bo teraz to już w ogóle ta młodzież podaje pierwsza rękę starszemu, a to jest przecież nie wolno. Ale myśmy stawali tak na baczność i on jak skracał i tak zawsze przychodził, takie wrażenie sprawiał, no co ty Kuba, co ty w ogóle, jak ty stajesz koło mnie, jakby się, w kogo to patrzysz, ty jesteś trener, ja tutaj mecz komentuję, my koledzy jesteśmy, ja mówię, ja nie wiem co powiedzieć, jak ja mam zareagować, bo to są takie, on skraca ten dystans, a ty nie potrafisz go skrócić, tak do teścia przychodzisz, jak za pierwszym razem mówię się teścia, to nie wiesz czy na tato, czy na pan powiedzieć, jak to reagować, więc w tym był wspaniały właśnie w tym takim, takie, on nie lubił tego dystansu, on nie lubił tego być wielkim, wielkim sportowcem, tylko powiedział, że tak, my razem, my siatkarze jesteśmy wspólnie, my grupa. I to ja na to bardzo zwracałem uwagę. Tak, niewiele mówił, ale te gesty jego wiele znaczyły. No, kolejne zdjęcie jak z żurnala, nie wiem czy Tomaszu pamiętasz, to zdjęcie wisi w piwniczce Tomasza. Tak, tak, zdecydowanie. W zasadzie Lublinie, tak. To jest pod Lublinem, ale to jest w zasadzie Lublin. To zdjęcie wisi w takiej piwniczce. Tomasz miał różne historie, ale w pewnego razu postanowił zadbać wreszcie o te pamiątki, do których nie przywiązywał wagi długo i trzymał gdzieś tam w kartonach porozwalane. Wreszcie zabrał się za to, uporządkował to. I pamiętasz, w tej piwniczce w jego domu schodziło się po takich wąskich schodach, zrobił taki właśnie pokoik wspomnień. No niezłe muzeum, powiem, niezłe muzeum. Tam powiesił wszystkie swoje medale, prezenty, dyplomy, wspomnienia, no i tam wisi kilka takich właśnie perełek, zdjęć, które są absolutnie wyjątkowe. I co ciekawe, on... To nie było tak, że on sprowadzał do tej piwnicy i mówił, chodźcie, pokażę wam, co ja przeżywałem w tych Włoszech czy w Japonii, kiedy byliśmy z reprezentacją, tylko tak naprawdę jego trzeba było błagać o to, żeby on wpuścił nas do tej piwnicy. Otworzył tę piwniczkę, tak jest. I pochwalił się tym, co przeżywał, a tam były naprawdę wyjątkowe skarby, są wyjątkowe skarby są, z jego kariery. I dopiero
kiedy mogłeś właśnie o te wszystkie medale sobie z bliska obejrzeć, zobaczyć, jakie on dostawał honory za swojego życia, to zdawałeś sobie sprawę, jakim był siatkarzem, jakim był zawodnikiem. To są właśnie zdjęcia z tej piwniczki, bo były to czasy, kiedy tak naprawdę, jeśli ktoś jest tak jak młodszy, tak jak ja, i nie mógł na żywo oglądać Tomasza, to tak naprawdę bez tych social mediów, które dzisiaj nam wszystko w 30 sekund pokazują, no ciężko było sobie zdawać sprawę z tej potęgi jego talentu i z geniuszu jego gry. Oczywiście kto był starszy, mógł to widzieć na żywo, ale też nie miał jakby tej miary porównawczej, bo nie widział tylu meczów i tylu innych reprezentacji, które wtedy były wielkie. A Tomasz był wyjątkowym talentem na miarę wszechczasów, a oczywiście zwłaszcza tych lat 70. i 80., kiedy występował. I pamiętam, kiedy wspomniałeś o tych Japonii, o wizytach Włochów, pamiętam, kiedy Lorenzo Bernardi, później wybrany siatkarzem stulecia, Lorenzo Bernardi przyjechał do Polski któregoś razu i właśnie w hali pojawił się Tomasz Wójtowicz. On z takimi błyszczącymi oczami stanął, tak spojrzał na Tomasza i mówi: zostałem wybrany siatkarzem stulecia, ale to on, pokazując na Tomasza, był siatkarzem stulecia. Ja, kiedy zaczynałem swoją przygodę, mówił wówczas Bernardi, to przyjechał Tomasz Wójtowicz, który już gdzieś był za tym szczytem kariery, no bo wiemy, że Tomasz trafił oczywiście do Włoch gdzieś tam w okolicach połowy lat 80., bodaj do Sassuolo, później się jeszcze przenosił. Ale w każdym razie w połowie lat 80., czyli to już było po tym szczycie, oczywiście daleko po złotym medalu olimpijskim, gdzie był jeszcze młody, po tych igrzyskach w Moskwie, po niedoszłych gdzieś igrzyskach. Tam nawet trzeciej lidze, zdaje się, jeszcze gdzieś tam na koniec pamiętam, bo gdzieś go w Ministerstwie Sportu wtedy spotkałem, bo moja żona wyjeżdżała wtedy na kontrakt do Francji i Tomek akurat przyjechał, żeby przedłużyć sobie możliwość grania jeszcze we Włoszech, i to już była końcówka jego absolutnie grania na ziemi włoskiej. To też było takie ciekawe spotkanie właśnie w tamtych czasach. No i właśnie Bernardi mówi właśnie, to był Tomasz, który już teoretycznie był gdzieś tam po tym swoim topie, a Tomasz wtedy tak naprawdę dla nas to był wzór, to nasza siatkówka dopiero się gdzieś tworzyła, rodziła, my braliśmy właśnie Polaków, was za taki przykład, braliśmy zresztą przecież trenerów z Polski, żeby prowadzili naszą reprezentację, żeby nas uczyli siatkówki nowoczesnej, i Tomasz był dla nas kimś takim absolutnie, którego gdzieś tam wieszaliśmy nad łóżkiem i byliśmy w niego wpatrywani i naśladowaliśmy każdy jego ruch, a wiemy dobrze, że on w tych drużynach włoskich, jak w tej piwniczce się było i były tam zdjęcia z kolegami z Włoch, to tak naprawdę niczym się od nich nie różnił, bo by miał kruczo-czarne, takie długie włosy, które mu spływały z głowy, czasami sobie zapuszczał wąs, też taki czarny, południowy. Jak był w koszuli, to oczywiście rozpinał szeroko, pokazywał szeroką klatę i potęgę swojego ciała, więc wyglądał naprawdę jak taki playboy z południa, no z tym, że on oczywiście już był wielkim siatkarzem, zwycięzcą, a ci jego koledzy z drużyny to tak naprawdę byli tacy początkujący, uczący się dopiero chłopcy, więc no było to niezwykłe przeżycie i to jeśli chodzi o te wspomnienie takie sportowe, natomiast to co ważniejsze jest to, co wspomniałeś Tomaszu, że legenda nigdy właśnie nie dawał odczuć, że był tą legendą. My wszyscy w redakcji mówiliśmy do niego legenda, koledzy z drużyny mówili do niego czarny, ale my... Ale podobała mu się ta legenda, ta... Ale nigdy nie stawiał siebie jako legendę. Nigdy nie stawiał się jako legendę. My mówiliśmy takie legenda i on się uśmiechał, natomiast nigdy nie dało się odczuć, że to jest człowiek z innej planety, który przeżywał i wygrywał wszystko. I przez lata tak naprawdę my marzyliśmy o tych medalach Mistrzostw Świata, później pojawiło się srebro w Japonii, ale dalej nie mogliśmy tego mistrzostwa zdobyć i cały czas wspominano te lata 70. i te zwycięstwa drużyny Huberta Jerzego Wagnera, a on nigdy nie dawał odczuć, że to było coś niezwykłego i wręcz właśnie sprowadzał to wszystko, jak to się stało, no tak po prostu wychodziliśmy, graliśmy, wygrywaliśmy, jakby to było dla niego wszystko takie naturalne, no i to też było, pamiętam, że też kiedyś zapytałem się
go, dlaczego nie chciałeś właśnie zostać trenerem, dlaczego nie chciałeś kontynuować swojej przygody w ten sposób. On właśnie dokładnie mówił to samo, co ty wspomniałeś, że on nie miał cierpliwości jakby do tych młodszych zawodników. Jemu się wszystko wydawało tak proste, tak naturalne. Każdy element, blok, przyjęcie, atak wydawało się dla niego tak banalne, wypracowane gdzieś na godzinach treningu, że później, kiedy patrzył na młodszych zawodników, nie był w stanie zrozumieć, jak oni nie są w stanie tego powtórzyć. I no, tu też jest taka pewna skala, jakby pokazująca skalę jego fenomenu, że to, co dla innych jest rzeczą niedoścignioną albo przychodzi po jakichś setkach bojów, to dla niego było po prostu naturalne, wręcz wychodziło od tak po prostu. Tak, i to też czasami w komentarzu przejawiał. On się wstrzymywał z jakimiś radykalnymi ocenami, ale czasami też pewne zagrania widziałem, że go z równowagi wyprowadzają. No, tak nie można atakować, przecież człowiek nie będzie grał. Takie teksty też wygłaszał. No, będziemy go pamiętać, no, wspominamy, to też taki czas szczególny teraz, więc myślę, że będziemy wracać. Jest ten super Puchar Polski, jest hala imienia Tomka Wójtowicza. To wszystko za jego życia. Właśnie w tym stało się podczas tego ostatniego turnieju Bogdanka Cup. I też jest taka propozycja, żeby ten super Puchar Polski też był imienia Tomasza Wójtowicza, bo wczoraj to usłyszeliśmy w hali. No absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Tak, tuż po meczu i to jest ta najświeższa propozycja. Czy tak się stanie? No miejmy nadzieję, że tak się stanie, ale są ludzie, którzy myślę, że będzie to wspierane także przez nas, żeby tak po prostu było. Kubo, ponieważ mało mówisz, a boję się o twój mikrofon, twoje wrażenia sportowe z tego wczorajszego dnia. Nie uwierzę, znowu cię nie słychać. Znowu cię nie słychać. Tak jest. Zrób tak, żeby cię było słychać, Kuba. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, jak ty to robisz, ale sami państwo widzą, sami widzicie, że po prostu Kuba jest i Kuby nie ma, znika. Po prostu nagle go nie ma, a nic nie dotyka, siedzi, słucha i po prostu nie ma. Kuba się rozłączył, teraz zniknął w ogóle się. Może się zrestartuje. Tomaszu, twoje przemyślenia. Dziwny mecz, powiem. Dziwny mecz. 5 setów oczywiście, myślę, że najlepsza był, już mówię ogólnie na razie, od strony wrażeń estetycznych, że tak powiem, emocjonalnych. Chyba najlepszy ten 5. set, bo tam było wiele ciekawych akcji. Ale nie było to wielce porywające widowisko. Mam świeżo jeszcze w pamięci mecz z Bełchatowa, pomiędzy Bełchatowem i Asseco Resovią i uważam, że to było najlepsze do tej pory widowisko i nie wiem, czy ale długo to ktoś powie. Że się wtrącę i zapytam ciebie, bo ty dużo komentujesz, widzisz z bliska mecze, jeździsz po halach, oglądasz różne drużyny. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale no mam niestety po tych pierwszych kolejkach i po tym superpucharze takie przemyślenia, że ten pędzący kalendarz i natłok meczów i powiększenie ligi niestety skończyło się tym, że to spotkanie, które ty wspominasz właśnie, które było naprawdę ciekawe, emocjonujące, ale też stojące na dobrym poziomie, no to była perełka jedna z nielicznych. Myślę, że byłbym w stanie wymienić może jeszcze ze dwa takie mecze. Jeden mecz na pewno Nysy, która gra naprawdę rewelacyjnie w tym początku sezonu i może... Tyle, że to grała jedna drużyna. Mówimy też o meczu z Zaksą, prawda? Ale może były ze trzy mecze w tych pierwszych... Było 5 kolejek, tak? Dobrze mówię? 5 tak, kolejek. 5 kolejek, teraz 5 czekamy na 8. 6, tak. 5 razy 8 to mamy 40 spotkań rozegranych. I jeszcze mamy 25 kolejek. I z nich może 3 mecze stały na fajnym, wysokim poziomie i nadal ten super puchar, tak jak powiedziałeś, według mnie był meczem przeciętnym, był emocjonujący, był meczem ciekawym, oczywiście. Ale był
przeciętny pod względem sportowym, nie wiem, czy się zgodzi. To prawda, to się zgadzam, bo teraz już zaczynamy wkracać szczegóły. Ja to akurat gdzieś mi zaginęły statystyki z tego wczorajszego meczu, ale Kuba na pewno ma, miejmy nadzieję, że tam ogarnie sytuację techniczną. No z rywami to było grane, z rywami było dużo sytuacji, kiedy punkty padały seriami. Też taka była sprawa, nie widziałem tak słabo przyjmującego Jastrzębia, jak we wczorajszym spotkaniu. Tam się zdarzało błędy, czy tam niedokładne przyjęcia z zawodnikom, którzy na co dzień robią to perfekcyjnie. Nie wiem, trudno powiedzieć, z czego to wynikało. O serii, no 24-19 prowadzi Zaksa i nagle jest set na przewagi. No, też punkt po punkcie. Dawno nie widziałem takiego meczu, kiedy było 37 punktowych bloków, tak? 34 albo 37. To się wczoraj zdarzyło i więcej bloków ma drużyna przegrana, bo 23 bodajże bloki punktowe Zaksa. Także no tutaj jest dużo, dużo tych aspektów. Mecz porywający nie był. Tak czy inaczej jest to pierwsze trofeum, to też warto zaznaczyć. W zeszłym roku wygrało Jastrzębie, ale potem już wszystkie mecze z wyjątkiem jednego przegrało z Zaksą. Jak będzie w tym roku, trudno powiedzieć. Moim zdaniem Zaksa ma kłopoty. Zaksa zaczęła od kłopotów w tym sezonie, zaczęła od kłopotów zdrowotnych i myślę, że te kłopoty zdrowotne są. One są tam przykrywane, ale tak jak mówisz, kiedyś powiedziałem z bliska, lepiej widać, tak się kiedyś śmiałeś z tego, ale to widać po zawodnikach. Olek cierpiał wczoraj, Śliwka. On jest po kontuzji, ta kontuzja zdaje się nie jest wyleczona, tam już jest tyle stabilizatorów na tym kolanie, też Marcin Janusz wczoraj znowu zdaje się tam problem ze skurczami, które znaliśmy z poprzedniego sezonu, to się w kadrze nie pojawiało, ale teraz no widać, że no, ta sytuacja się stała, on nie dokończył tego meczu, wszedł stępień za niego. Ja nie mówię, że to miało jakieś znaczenie, ale no jednak było widać, no jest no mają problem, no Karjagin, który miał być pierwszym przyjmującym, teraz jest czwartą opcją wczoraj, no on się wczoraj w ogóle nie pojawił, no. Zaczął Wojtek Żaliński, zaczął nieźle, potem... Ale to myślę, z kolei w poprzednim meczu ligowym z Nysą Wojtek Żaliński był czwartą opcją, więc być może, tak. Być może to jest jakaś właśnie próba ratowania zdrowia tych zawodników i gdzieś tam próba prowadzenia ich w tych trudnych chwilach, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam i nie zrozumiałbym, dlaczego Wojtek, który jest czwartą opcją z Nysą, przegrywają z Nysą 0-3 i wychodzi w podstawowym składzie z Jastrzębskim Węglem. Kubo, jeszcze jedno, gdybyś mógł obrócić do poziomu telefon, to będzie perfekcyjnie. O, no może lepiej teraz, nie, bo może w pionie słychać. I teraz nie, powiedz. Słuchajcie, jak teraz? Jest super. No, na razie słyszymy. Słuchajcie, zmieniłem laptopa, później podłączyłem tablet, teraz wziąłem telefon, wymieniłem trzy słuchawki. Szlak nie trafi, ale już oddech. Odnosi szybko tego superpucharu. To, co usłyszałem od Swendra, na pewno tej jakości dużej nie było, bo nie mogło być. No nie jest to okres na wielką jakość i na wielkie takie fajerwerki. Zamienili tą jakość na emocje, bo tych emocji było sporo. Wydaje mi się, że takie mecze, jeżeli taki mecz się trafi Zaksie w kwietniu, maju i to będzie mecz na 2-0, bo to był mecz na 2-0 dla Zaksy, wyciągnięty na 1-1. Bardzo cierpią i to cierpią dosyć mocno. Spodziewaliśmy się takiej nawałnicy chyba Jastrzębia, tej nawałnicy nie było. Po prostu na Jastrzębie grało połowę tego, co się spodziewaliśmy. I to też to jest teraz tak. My po 5 kolejkach jesteśmy w stanie powiedzieć tak. Resowia super, Jastrzębie super, ci słabo do wymianki, a 5 kolejek to jest nic, żeby ocenić jakość zespołu. My już wiemy o tym, że zaczyna się już na dole tabeli już jakieś szukanie, może trenera zmienić, może zawodnicy zdają transfery. To jest na razie 5 kolejek. Ciężko oceniać, oczywiście lepiej wygrywać, a nie przegrywać, tak jak Nysa czy jak Resowia, gorzej przegrywać, ale Zaksa zagrała moim zdaniem najlepszy mecz od początku sezonu, mimo tego, że grała bez Śliwki, bez przyjęcia Żalińskiego, na całym Kaczmarku i na Smithie, a Jastrzębie do tej pory, jak porównamy Jastrzębie? Jastrzębie na Zaksę, czy Jastrzębie z łatwym meczem z zawierciem u siebie, czy Jastrzębie z Bielskiem, gdzie po prostu robi co chce? Więc na dzisiaj emocji było mnóstwo, jakości było mniej, ale też był sygnał, że Jastrzębie jest do złamania.
No tak, tylko jakości jest mniej, a ty rozłączyłeś się, wróciłeś teraz, ale tej jakości jest mniej, tutaj zgadzamy się z Tomaszem, że jakości jest w całych 5 kolejkach mało i okej, można powiedzieć początek sezonu, kadrowicze są zmęczeni, ale kadrowicze to jest 14 zawodników de facto, no bo jednak ta selekcja zakończyła się już dawno i przed mundialem mieliśmy już 14 i ta 14 grała Mistrzostwa Świata, natomiast pozostali mieli gdzieś tam chwilę wolnego i 90% zawodników do ligi przygotowywało się i no ma za zadanie jednak mimo wszystko od pierwszej kolejki wyrealizować jakieś cele. Każda drużyna ma swoje postawione zadania, czy to utrzymanie się, czy to walka o play-offy, czy to walka o medale i w całych 5 kolejkach, we wszystkich spotkaniach, które zostały rozegrane, no ja postawiłem tezę, że widziałem może 3 naprawdę jakościowo dobre mecze. Tu nie chodzi o to, że one muszą być na najwyższym już poziomie, albo że zawodnicy już muszą grać na jakości tej medalowej. Natomiast chodzi ogólnie o jakieś takie nie emocje, tylko w miarę dobrą jakość plusligową. To, co wielokrotnie w poprzednich sezonach widzieliśmy już od pierwszej kolejki, widzieliśmy, że niektórzy zawodnicy po prostu prezentują jakość plusligową. Tej jakości plusligowej, no mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś, dobrze Resovia, fajnie Nysa, resztę zespołów faluje, ale meczowo, jeśli miałbym wymienić, to może 3-4 spotkania były jakościowo z taką pieczątką, to jest plusliga. No to numer jeden może... na pewno jest to jeszcze tylko, bo próbuję dociec z tych 3 spotkań. Jedno na pewno to, o którym mówiłem, PGS Krabbeł-Chatów z Asseco Resovią, to bezsprzecznie numer jeden. Tam wcześniej było spotkanie Bełchatowa w Zawierciu. Zawierciem. Tak jest. Może nie było top, ale w miarę okej, okay, tylko tak że tam jest. Tak naprawdę w każdym secie grała tylko jedna drużyna, więc nadal uważam, że to nie był jakiś mega super mecz, ale okej, okay, tak. I Nysa. Trzeci mecz Nysy z Zaksą, ale tu gra jedna drużyna i kapitalna atmosfera, bo ja dawno takiej atmosfery w Nysie, przypomniały mi się ja stare czasy, tego ten kocioł Nyski. Bo dla mnie tylko Nysa grała w tym meczu i Nysa grała właśnie jakościowo i w tych 5 kolejkach uważam, że tak, Nysa jakościowo to jest drużyna właśnie taka, że gra na poziomie plus ligi, Resovia gra na poziomie plus ligi, natomiast większość zespołów Zawiercie, duży zjazd po początku, całkiem niezły, ostatnie 3 kolejki już gorzej i tego tak, brakuje mi takiej pieczątki plusligowej i trochę ten super puchar był taki, tylko że super puchar akurat to są gracze, którzy grali na Mistrzostwach Świata, to są w dużej mierze reprezentanci, więc tutaj Kubo już ci oddaję głos. Może rzeczywiście tutaj masz rację, że w tym meczu akurat tej jakości plusligowej bym się nie spodziewał. A może jest tak, że się troszkę rozbetwiliśmy już i cały czas co roku szukamy żeby jeszcze więcej, jeszcze lepiej, ale my nie mamy argumentów, żeby było jeszcze lepiej, bo nie, jakie mamy transfery, gdzie my się polepszamy jako zespoły, jakościowo, gdzie mamy lepszych zawodników, gdzie jeszcze możemy szukać lepszych zawodników, czy oni są w ogóle gdzieś na rynku, lepsi zawodnicy, oczywiście na tych, których stać w naszą polską ligę, żeby ta liga była lepsza. Może to jest też problem troszkę, za agresywnie weszliśmy w tą ligę, bo taka liga się zaczęła środa, sobota, i tutaj też już teraz to się spokoi to wszystko. Teraz już na spokojnie będzie granie sobota, jakiś tam spokój względny. Może jest tak, że troszkę ten dół odjechał w porównaniu do poprzednich może sezonów, taki, że no były takie momenty, że ten ostatni zespół, mój Będzin, no, trochę odpadał, ale to dopiero od stycznia. Nysa zaczęła w zeszłym roku od stycznia grać, ale ten dół był mocniejszy, bo to o lidze świadczy ten dół. A nie ta góra. Może być wiele powodów, ale moim zdaniem może też być też tak, że my oglądamy i chcemy cały czas fajerwerków. Zobaczymy jeden mecz we włoskiej lidze, na przykład co to było takiego dobrego. Ja nie chcę fajerwerków, ja chcę po prostu, żeby był taki solidny plusligowy poziom, a dla mnie ten plusligowy poziom nawet nie wyznaczają właśnie zespoły w tej chwili 15-16, w zeszłym sezonie 13-14, tylko dla mnie ten plusligowy poziom wyznaczają zespoły, które są z tej granicy playoffów, czyli nie medalowe, nie te naszpikowane reprezentantami, tylko te zespoły takie właśnie jak w tym sezonie Nysa, jak Olsztyn, jak miał być Lublin na przykład w zeszłym sezonie, już w tym sezonie niekoniecznie, jak Trefl Gdańsk. To są zespoły, które wyznaczają poziom, bo w tych zespołach często nie grają reprezentanci, czyli właśnie nie ma
możliwości zrzucania tego na karp sezonu reprezentacyjnego i przemęczenia. W tych zespołach, to nie są zespoły grające w europejskich pucharach, więc nie są zmęczone podróżami i graniem sobota, środa, jak umownie możemy nazwać, tylko to są zespoły, które praktycznie przed sezonem szykują się od razu do walki o życie i to są zespoły, które w ciągu sezonu, w każdym meczu biją się na zasadzie, że w każdy mecz to jest o zwycięstwo, że po prostu każdy mecz to jest jakiś wyrwany punkt, bo z Zaksą nie jesteśmy faworytami, bo z Jastrzębiem nie jesteśmy faworytami, bo z Resowią nie jesteśmy faworytami, więc się bijemy, a z kolei z jakimś Lublinem, z Radomiem jesteśmy faworytami i te mecze musimy wygrywać, bo to są mecze o utrzymanie, ewentualnie o play-offy. I te zespoły wyznaczają nam, znaczy przynajmniej mi, jakby poziom plus ligowy, że zawsze mówiliśmy, że albo Włochy to jest Trentino, Lube, Perugia i czasem jeszcze ktoś tam, Modena czy ktoś inny, a poza nimi to już jest duża różnica. A u nas nie, bo u nas 9 zespół jest w stanie wygrać z pierwszym, a 14 jest w stanie z 8, tak? No i tu mi brakuje jakości. Ale ja sobie próbuję przypomnieć poprzedni sezon. Czy od razu też zaczęliśmy z wysokiego C? Ten poprzedni sezon też chyba to była taka rozbiegówka. No to jest 5. kolejka, to słusznie zauważyłeś dopiero. I ja myślę, że no, biorąc na przykład wczoraj przykład Zaksy, no, słyszymy, że oni dopiero 2 treningi ze sobą w pełni odbyli, 2 czy 3. To słyszeliśmy, bo choroby, bo problemy, bo to, bo tamto. Ja myślę, że w paru zespołach jest podobnie. No, tak naprawdę to nie było czasu. Tak, nawet pełna zgoda. W skrzebeł chatów. Ja wiem, ty mówisz o Treflo, mówisz o Lublinie. No Lublin, nie Lublin, tak. Tylko Lublin. Trochę może rozczarowywać, bo wspominam cały czas ten turniej Tomka Wójtowicza, Bogdanka Cup. No i tam z Wojtkiem to Drzyzgą komentowaliśmy i byliśmy zachwyceni, tam było raptem tydzień do ligi, no i gdzieś to się rozjechało, no, trochę nieszczęśliwie. Ja widziałem właśnie tę jakość plus ligową, tak? I nawet no przecież zespół z ograli Włochów przecież, prawda? Grał bardzo dobrze, a tu zaczyna się liga i właśnie te zespoły typu Suwałki, Olsztyn, Katowice, Radom, Lublin, no, tutaj troszeczkę mi brakuje tego pieprzu. No, wczoraj chwilę rozmawialiśmy z trenerem Lublina i no, był bardzo skonfundowany. No, mówi też, nie wie co się dzieje, prowadzimy 2-0, nie potrafimy wygrać, właśnie nie było czasu na szczegóły, bo tam straszne zamieszanie, tysiące ludzi i tak dalej, to się wszystko działo, ale pojawił się na tym meczu i no jest wyraźnie niezadowolony. Ja nie wiem, czy tam się gorąco troszeczkę nie robi w Lublinie. Patrzę, gdzie oni tutaj grają następny mecz, bo tutaj mamy spis Luk Lubi na Luron, no, w siebie grają. Lekko nie będzie. Lekko nie będzie, w 6. kolejce, to będzie w niedzielę o 20:30. No, tam, gdzie mogli szukać punktów, nie znaleźli, no, prowadzili 2-0 z GKS-em Katowice, no, Katowice znamy, że oni przegrywali 0-2 nie raz i potrafili odwrócić, no, ale tam był mecz no, wyłożony, no, i sami nie wiedzą, jak to przegrali. I tu się zgadzam, że te zespoły, to samo chyba w Lubinie, to samo jest w Lubinie też chyba, Kuprum, no, wydawało mi się, że lepiej mogą wystartować. No GKS myślę na miarę możliwości, ale pomijam Barką Karzany Lwów, bo nie wiem, z meczu na mecz powiedzmy grają trochę lepiej, no ale na razie nic nie potrafią wygrać. Pewnie kiedyś to zwycięstwo nastąpi, ale nie sądzę, żeby to był zespół, który tutaj coś wniósł i będzie im bardzo trudno. No zobaczymy. Radom wygrywa, przegrywa, też trudno na razie sklasyfikować ten zespół. Nie, no ja dla mnie na minus, dla mnie bardzo słabo gra Radom i to jest właśnie no, jeden z tych przykładów właśnie tego, że spodziewaliśmy się tutaj takiej plusligowej jakości. Okej, potem punkty, to czasami jest zupełnie inna historia, natomiast jakość gry to już jest właśnie to, czego byśmy spodziewali się. No tak, ja bym jeszcze poczekał parę kolejek, spokojnie. I też jakichś wielkich, radykalnych sądów nie wygłaszał. Poczekałem jeszcze parę kolejek, zobaczymy, jak to się trochę uspokoi. Wkroczymy za chwilę w puchary europejskie.
to znowu będzie obciążenie dla tych drużyn. Ja myślę, że mniejsze mimo wszystko dla Jastrzębskiego Węgla, bo tutaj jest taki skład, że ta żonglerka trenera Mendeza może być dowolna. Wczoraj to widzieliśmy z Kubą, nawet sobie tam po cichu mówiliśmy. Nie ty, to ty. Dwie, trzy akcje źle, proszę bardzo, jest następny. Tam Szymura, Fornal, Szymura. Jak nie, to inni. Podwójna zmiana, proszę bardzo, tam może żonglować. No, w Zaksie tego nie mogą zrobić. Zobaczymy, co będzie w Zawierciu, bo na razie Zawiercie też raz tak, raz tak. Poczekajmy, ja bym jeszcze poczekał ze trzy kolejki może, albo nawet cztery i wtedy będziemy już takie, ja przynajmniej będę już starał się to ostrzej oceniać, bo na razie jest duże zamieszanie, jest dużo grania, mało trenowania, choroby, kontuzje, ciągną się z kadry jeszcze, kadrowicze, biedni. Ale nadal tak. Będę się upierał, Kubo, bo Kuba siedzi dzisiaj cicho, nadal będę się upierał, Kubo, że okej, okay, mało trenowania, dużo grania, ale te zespoły, które się szykowały do ligi i nie miały reprezentantów, no to trenowały. One teraz powinny właśnie wykorzystywać ten fakt, że wpadają na takie zespoły, które są rozchwiane, które leczą się, które gdzieś zebrały tych reprezentantów, czy Polski, bo ja powiedziałem 14, ale tutaj słusznie mi napisał Daniel Pliński, że 14 to Polaków, a jeszcze są zagraniczni reprezentanci, więc tych jest kilku jeszcze więcej w naszej plus lidze. Ale jest, Klewno w znakomitej formie. Ja to pójdę tak pozytywnie, bardzo. Jeżeli chodzi, ale słuchajcie, ale popatrzcie, tam gdzie jest Bielsko, gdzie jest Lwów, to tam, gdzie mówiliśmy przez zonę, tam są. To, że Bielsko wygrało z Radomiem, to jest dla mnie bardzo, to jest jeden z takich niespodziewanych wyników, bo teoretycznie na dzisiaj Bielsko z Lwowem wygra wtedy, kiedy zagra ze sobą. I one odstają. Na dzisiaj te dwa zespoły odstają i o tym wiedzieliśmy przed sezonem, widząc te nazwiska, widząc CV tych zawodników. Dalej. Mówisz o takich zespołach na poziomie 8 miejsca, czyli tego miejsca, gdzie tam jest taka walka tych średniaków. Na dzisiaj Suwałki grają więcej niż chyba się spodziewały na dzisiaj, bo wygrywały tam, co miało wygrać, za 3 punkty sobie grają, ciłają te punkty. Gdańsk wygrywa z Radomiem bez dwóch przyjmujących. Orczyk, oczywiście to jest kontuzja pechowa, bo widzieliście, jaką spadł na to kolano, facet wylatuje, podstawowy przyjmujący. I z Radomiem grają z dwoma małolatami na przyjęciu i wygrywają za 3 punkty 3-0 i to bez podejścia Radom jest. Dalej, jeżeli chodzi o Katowice, będzie się ciągnęło do końca sezonu sytuacja z Ma, bo Salparow to nie jest Ma. Salparow to nie jest zawodnik, który, bo Ma tworzył zawodników, Ma budował zawodników, a Salparow jest z zawodnikami, więc te Katowice nie będą takimi Katowicami, jak były w zeszłym roku. My możemy mieć pretensje, możemy mieć jakieś zastrzeżenia do Warszawy, która na razie wygrała z takim Lubinem, ale Lubin też jest tam, gdzie jest. My mówimy o zespołach, które wiedzieliśmy, że one będą między 12 a 14, bo 15-16 rezerwujemy dla Bielska i dla Lwowa, czyli mówimy 13-12-11, czyli tam gdzieś się będzie kręcił Radom, Lublin oczywiście, ale wczoraj z Daszkiewiczem pogadałem i Lublin w tym tygodniu miał 7 do treningu, bo się posypali im się tam wszyscy. Oczywiście tego ludzie chcą, i sponsorzy, i kibice, i władze klubu chcą wyników. Lublin tych wyników nie daje i nie ma o czym gadać, tego się nie obroni, bo nazwiska są, zespół jest stworzony, a ja jeszcze wczoraj mówiłem Daszkiewiczowi, największy problem sobie zrobiłeś tym, że zagrałeś fantastyczny mecz z Weroną. Bo wtedy ten mecz był naprawdę bardzo dobry jakościowo, tydzień przed ligą. I myśmy traktowali już Lublin, mówimy, ale oni zagrali, być może zagrali najlepszy mecz sezonu tydzień przed ligą. I tego mogą już nie powtórzyć. Ten środek tabeli będzie się kształtował, bo i Olsztyn, ja komentowałem akurat Olsztyn w Zawierciu, Olsztyn bez Karlicka trzymał naprawdę niezłą jakość, jako cały zespół. I to w Zawierciu wygrywając mecz, gdzie tego meczu teoretycznie nie powinien wygrać. Bełchatów na razie gra. Bełchatów jest na plus dla mnie. Bełchatów wygrał tam bardzo trudny mecz 3-2 w Nysie, ale te 3-2 z Rzeszowem, oni tak będą grali z Rzeszowem. Ja bym chciał, żeby tak mecze wyglądały: Rzeszów, Bełchatów, Kędzierzyn, Jastrzębie. 3-2 tu, 3-2 tu, 3-2 tu. Jakaś może wtopa raz na jakiś czas, bo ona tam zamiesza. Więc ja nie jestem na nie. Ja nie jestem na nie, jeżeli chodzi o te 5 kolejek. Jedynie co odstaje, to jeszcze raz powiem, Bielsko-Lwowem, jakościowo te mecze są bardzo ciężkie do... Znaczy, ta różnica jest spora, ale myśmy to widzieli, bo myśmy widzieli te składy przed sezonem. Więc ja jestem raczej pozytywnie nastawiony. Oczywiście są pewne wtopy po 5 kolejkach transferowe i takie
że no nie spodziewaliśmy się tego, tej jakości tak słabej, ale ja jestem na tak i ja jestem cierpliwy. Ja na dzisiaj nie zwalniałbym nikogo, nikogo bym nie powiedział, słuchaj, no to jest pieprzona sprawa, tylko szukam na razie pozytywów. A propos zwolnień, to Piotrka Gruszkę zwolnili. Gadałem się z Piotkiem Gruszką, zadzwoniłem do niego, może to niedługo wyjdzie, bo ja poprosiłem Piotka o to, żeby podał mi przyczynę, ja znam przyczynę, spadłem z krzesła, jak usłyszałem przyczynę, ale Piotek sam to sobie będzie rozwiązywał, ale to, jak usłyszałem to, co, ale to pogadałem z Piotkiem, bo znamy się z liceum jeszcze, znamy się z juniorów, to jesteśmy, on jest z Kent, ja z Bielska Białej, więc znamy się od 15 roku życia, czy 14, a więc za chwilę zadzwoniłem. 6 meczów, 4 wyjazdy, 3 zwycięstwa, 3 porażki i Piotrek Gruszka jest zwolniony z Norwida. To jest dla mnie no, sytuacja, ale mam nadzieję, że kiedyś jak Piotrek mi pozwoli, to powiem prawdzie siatki, jaki przedstawiony został powód. No to też ja nie jestem absolutnie za zwalnianiem i nawet nie oceniam detalicznie tych poszczególnych klubów i sytuacji, bo wydaje mi się, że to robimy w miarę i będziemy robić w miarę po poszczególnych meczach i odnosić się do tu i teraz w danych sytuacjach. Natomiast mówię jakby jakościowo, całościowo. Brakuje mi trochę tego takiego stempla plusligowego, gdzie no wiemy dobrze, że plusliga naprawdę ma w tej chwili, dla mnie to jest najciekawsza liga na świecie. Możemy potem dyskutować, czy najlepsza, czy lepsza jest włoska, jak wygląda brazylijska w porównaniu do naszej. Natomiast pod względem ciekawości, emocji, wyrównanego poziomu, stylu gry, to jest dla mnie najciekawsza liga na świecie. No i jakby troszeczkę tej właśnie takiej soli zabrakło mi, to jest taka przyprawa, to jest takie danie trochę bez przypraw na razie w tych pierwszych 5 kolejkach. Nie twierdzę, tak, że to się nie rozkręci. Natomiast na chwilę obecną, no jest to trochę takie danie bez odpowiedniej przyprawy. A jeszcze jedna informacja taka na szybko. Wczoraj ze Spędem siedzieliśmy, pamiętasz akcję przy 13-12 w 5 secie? Tak. Prawdopodobnie jutro będzie oficjalny protest złożony przez Zaxę, opłacony ze wszystkimi materiałami odnośnie tej akcji na 13-12, bo dzisiaj się dowiedziałem, a jutro o 16 będzie moja analiza w 7 strefie, dokładnie sekunda po sekundzie, bo tam się działy jaja przy 13-12. Myśmy akurat byli z perspektywy, mieliśmy, że widzieliśmy dokładnie, co się dzieje, tak. Ale to jest sytuacja, która jest chyba, jeżeli dojdzie, z tego co wiem, to papiery dzisiaj wysłane, tam musi jeszcze być wpłacone wadium, bo tam się wpłaca pieniądze, żeby ten protest złożyć, ale jutro to będę rozkładał na części pierwsze. Bardzo rzadko się zdarza w plusligze oficjalny protest. Oczywiście protestują zawodnicy po akcjach czy po meczu, że nie podpiszę protokołu albo jakieś tam straszonko, ale tym razem najprawdopodobniej dojdzie już do oficjalnego protestu. Tak, to już dzisiaj tego nie rozwiązujmy, to tylko chodziło challenge na challenge, tak, prawda? W skrócie 13-12, jutro będziesz to rozkminiał. Tak jest, sekunda po sekundzie. Jutro w takim razie 7 strefa polecamy, to jest aktualna tabela plus ligi ze zdobywcą Superpucharu Jastrzębskim Węglem, ale tylko o 2 punkty, więc na końcu gdzieś w tym układzie Zaxa cały czas się broni mimo swoich problemów, a to rozkład jazdy na 6 kolejkę, a więc jutro zaczynamy Katowice kontra Suwałki i o 20:30 Lubin kontra Lwów, w sobotę Bełchatów Projekt, Radom Rzeszów i Olsztyn BBTS i wreszcie w niedzielę także 3 mecze, zaczynamy od Kędzierzyn kontra Gdańsk, 17:30 chyba mecz kolejki, tego zgodzicie się, i wyprzedane wszystkie bilety, szaleństwo w Nysie, cała Nysa po prostu zwariowała na punkt początku Stali i siatkarzy swojego klubu. Wiemy dobrze, że to jest miasto bardzo siatkarskie, mocno i żyjące i czekające na ten powrót do plusligi. No to teraz nie tylko, że już wrócili, ale doczekali się dobrej gry, znowu wyprzedane w kilkadziesiąt minut wszystkie bilety, Stal Nysa kontra Jastrzębski Węgiel. I na koniec tej serii spotkań Lublin kontra Zawiercie, o którym wspominaliście. To ja mogę tylko trochę tego pieprzu dowieść i wybiec trochę w przód, nie, niedaleko, bo już dawaj. Tam wiemy, że pierwszego tam będą mecze, 3, ale drugiego w Rzeszowie.
będzie mecz Rysowi z Aksą. Proszę a piątego, bardzo. A piątego będzie mecz... 21. Rysowia kontra tak jest. Z Aksa, a piątego w Jastrzębie Asseco. Już nie będzie drużyny niepokonanej. Znaczy będzie jedna na tylko zwycięska. Jastrzębie rozpoczynamy się 14:45 piątego. I co? I mówisz, że po tych meczach już nie będzie drużyny niepokonanej? Znaczy nie, no jedna będzie chyba, jeśli nic się nie wydarzy do piątego. Ja zakładam, że Asseco i Jastrzębie do piątego będą grały zwycięsko, chociaż nie wiadomo, Jastrzębie jedzie do Nysy. No, Daniel Pliński czeka. Wczoraj pewnie oglądał, tak mówił, kurczę, kiedy jest Aksy 3-0, no to Jastrzębie to w ogóle nie jest groźne. Powiem wam niesamowite rzeczy, niesamowite wrażenie. Ja byłem pod tak wielkim wrażeniem tego meczu, bo przyjechałem wcześniej, widziałem jak te tłumy ciągnęły do hali, jak zostali przed halą ludzie. Już się cieszę na to spotkanie, bo będę w Nysie na tym spotkaniu i sam się z tego bardzo cieszę. Ja gadałem z Wojtkiem Żalińskim wczoraj, mówił mi, że ta atmosfera, ten huk w pewnym momencie przy tych setówkach, meczówce był taki, jak w tej starej hali w Nysie, tylko że na starej jeszcze, już teraz się nie jara fajek, ale wtedy na starej hali w trzecim, czwartym secie już było taka dym pod tym dachem, bo ta trybunka, tam gdzie ta scena była, ta trybunka kibicowska odpalała już fajetki, ale atmosfera, sam Wojtek, który mówił przeciw, mówi naprawdę, to czuć na parkiecie, jak tam hala chodzi. Tak, no, to czuć, mogę to potwierdzić i myślę, że... Całe miasto chodzi. Takich meczów będzie tam na pewno więcej, a Daniel już tam pewnie rozpracowuje Jastrzębski Węgiel. No dobra, panowie, dzięki wielkie, pamiętamy i od tego zaczęliśmy, o Tomaszu Wójtowiczu, dziękuję, że się założyli koszulkę i że podzieliliście się swoimi wspomnieniami. Legenda odeszła w sensie fizycznym, ale jest z nami cały czas w sensie psychicznym. Gdzieś tam u góry spogląda na nas, spogląda na naszą Plus Ligę i mam nadzieję, że tam będzie pilnowała naszych chłopaków, żeby im się zdrowiu i w dobrej formie wiodło. Także pozdrawiamy naszą legendę tam u góry i będziemy wracać oczywiście po tej kolejce. Dobrych emocji, dobrej zabawy podczas tej kolejki. Kto będzie mógł, to przypomnę tylko 5 listopada, a więc już po świętach, po tej przerwie właśnie na wszystkich świętych i wszystkich zmarłych. 5 listopada jest oficjalny pogrzeb, pożegnanie Tomasza Wójtowicza, oczywiście gdzieś w jego Lublinie, także będzie możliwość oddania hołdu osobiście, zapalenia znicza i pożegnania w tej ostatniej drodze. Z tego co wiemy, o 12 to się wszystko ma rozpocząć, uroczystości kościelne, też zdaje się charakter państwowy ma mieć pogrzeb. Tak, także kto może pojawić się i być chociaż symbolicznie, to zapraszamy oczywiście do Lublina 5 listopada, Tomasz powiedział godzina 12, jeśli to się zgadza, to w takim razie będzie ku temu okazja. Dziękuję pięknie, dobrej nocy, dobrego wieczoru. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa.